Dzień dobry, wstałam do sypialni, chciałam już odsłaniać Ronetę, ale jednak widzę, że mój najmłodszy dalej śpi. Przywędrował do nas w nocy, w sumie znaleźliśmy go u córci na podłodze, gdzie wziął sobie kołdrę, poduszkę, wszystko na podłogę łóżkową i tak spał. Przyszedł jakoś tak o 4 tutaj i śpi. No dobra, no to nic, no to nie będę tutaj ściliła. Lecę w takim razie do kuchni, przygotuję śniadanie. Jestem już dzisiaj gotowa. Wcześniej, nie ma jeszcze 8, ale pogoda się znowu zrobiła. Jest przepięknie, znowu ciepluteńko. I powiedziałam dzieciom, że dzisiaj jest pogoda basenowa, bo oni się nie mogą doczekać już tego. No i już dwójka z nich gotowa w strojach kąpielowych do wyjścia na basen, ale słuchajcie, najpierw śniadanie, poza tym dzisiaj będę miała wyjątkowego gościa, już się nie mogę doczekać, więc muszę dzieciakom zrobić śniadanie, muszę zaraz ogarnąć dół, także muszę jeszcze uporządkować tutaj co nieco i przyjedzie do nas dzisiaj wyjątkowy gość i przyjadą dzisiaj do nas. O, jakie piękne rysunki powstają. To jest tato. Ekstra. I przyjadą dzisiaj rośliny do salonu, więc muszę tylko jeszcze tak śniadanko przyszykujemy. Będziemy działać. A dla kogo te rysunki powstają? Dla taty. Dla taty. Wow, ekstra. W salonie taka mała konstrukcja, żeby piec w nocy nie wchodził. Więc kładę kosz. Hops. Na miejsce. No. A to jest tak. Już skończony? Jeszcze nie. Jeszcze tam na nos. Okej. Inny kolor. Inny kolor. Ojejku, okno mam całe po prostu w paluchach, więc je trzeba umyć. Tutaj serduszko synuś wczoraj zrobił na dzień taty. I taką konstrukcję robię, żeby po prostu pies mi tutaj nie wchodził, bo bardzo mu się spodobała nasza sofa i jest bardzo wygodna. Dlatego o, tutaj ogarniemy. No i dzisiaj przyjedzie roślinka. Zobaczymy, czy będzie pasowała. Okej, właśnie rozmawiałam z Adą. Za chwilkę będzie, więc idę otworzyć bramę. Bardzo się cieszę. Ciekawa jestem, co takiego Ada dla mnie wybrała. Jakie rośliny do domu. No i zobaczymy, czy będzie pasowało. No na pewno będzie pasowało. Ale piękna pogoda. Widzę, że moje róże zaczynają kwitnąć. Pilot działa? Okej, działa. Pokażę wam moje róże. Ta róża miała być biała, ale ona no jest taka kremowa niestety. Czasami nawet jak zanim zakwitnie, to te pączki ma takie jakieś czerwonawe. Nie wiem, co to jest za odmiana, no ale ciężko tak naprawdę dostać różę białą w sklepach ogrodniczych. Ale i tak ją bardzo lubię, bo pięknie się odwdzięcza, naprawdę pięknymi kwiatami. No, tutaj na razie widać pąki. Ten pierwszy już tutaj puścił. Tutaj jest pełno pączków, więc ona jak zakwitnie cała. Tam z zewnątrz jest jedna gałąź, której nie przycięłam. I ona już zakwitła, ona już przekwitła, wczoraj ją przycięłam. Natomiast tą tutaj różę późno przycięłam, ukształtowałam i ona dlatego tak późno mi zaczęła kwitnąć. I tutaj mam taki płotek z bukszpanu, muszę go przyciąć, jeszcze w tym roku nie cięłam. No i płotek niestety, bo mi pies po prostu wszystko łamie. Tutaj niestety psy dziury kopią, więc co chwilę jakoś tam muszę zagrabiać. A no, ale róża jest prześliczna, tfu, tfu. No i jak to wszystko zakwitnie, to pewnie będzie naprawdę
fajny efekt dawała. Zawsze mi się marzył biały płotek. Pamiętam, że długo się zastanawiałam nad tym, czy decydować na biały drewniany płot, bo wszyscy odradzali, dosłownie wszyscy. No jest trochę roboty, wiadomo, przy drewnie trzeba będzie odmalować, no ale efekt jest po prostu piękny. Mam tutaj słupki zrobione z kieru, no i kamień, granit. Też fajnie się sprawdza, także zobaczcie, to już jest 8 lat i wygląda naprawdę całkiem spoko. No i płot tak na dobrą sprawę chyba malowaliśmy tylko raz, póki co. Dobra farba, ja biorę zawsze Sligmę i fajnie się sprawdza. Szałwia moja też pięknie kwitnie, ale tu, o proszę, róże, pies mi tutaj już połamał. Proszę bardzo, co tu się dzieje? Szałwia była piękna. O, tak wygląda. A wyglądała jeszcze dzisiaj rano tak, bo kurier przyjechał. No niestety, muszę też tutaj jakiś płotek walnąć. Także białe róże ostatnio udało mi się znaleźć, słuchajcie, w Leroy Merlin. I tutaj wsadziłam. Ta jest stara, czy ta jest nowa? Piękna. Nie pamiętam. Także tak, ta jest stara, biedna, się uchowała też od psa, cała połamana. Jak wystrzeliła do góry. Także tutaj miałam berberysa, to jest chyba odmiana Maria, jakoś tak się nazywała. Tutaj jest szałwia i białe róże. Także taka kompozycja kolorystyczna bardzo mi się podobała. No ten fragment niestety, gdzie najbliżej furtki, no to widzicie, pies mi po prostu już zdewastował. Ale i tak co chwilę. Ale ta szałwia, ona naprawdę sobie nic z tego nie robi, odbija szybko. No zobaczcie, o ja, eukaliptus, Boże, uwielbiam, to jest prawdziwy eukaliptus. Tak, no. A ja mam wszędzie w domu takie sztuczne gałązki, piękne. Piękna, tylko no. Ona by musiała mieć jakiś podest, nie? Wiesz co, no możemy ją tam gdzieś spróbować, nie, wcisnąć. Zobaczymy, nagramy, no, wiesz co. Ten nasz salon prezentuje się tak, tutaj jest ta luka. I zaraz będziemy dobierać rośliny. No, póki co ja położyłam ten dzban z TK Maxa, położyłam roślinkę, żeby coś tam się działo, było zielonego. No i ten mój sztuczny mech też jest trochę zielony. No i zaraz wybierzemy sobie, co by tutaj postawić. Ewentualnie zamiast tego rogu możemy jeszcze tutaj postawić przed tą zasłoną. Ta zasłona będzie troszeczkę inna, bo ona będzie taka bardziej w rustykalnym klimacie, taka lniana. No, ale w razie czego też jest opcja, że po prostu tutaj ta roślina może stanąć. Zaraz będziemy sobie mierzyć. Prosiłam dzisiaj Adę, żeby mi pomogła w wyborze rośliny właśnie do tego salonu, bo jak wiecie, od dłuższego czasu szukam takiej zielonej rośliny w otwartych liściach, która po prostu będzie pasowała mi do tego salonu. No i też, żeby miała odpowiednie warunki, bo wiadomo, ja miałam z tym problem, dostałam roślinę, to był chyba fikus, Beniamin, no i postawiłam tam u góry w przedpokoju, ale okazało się później, że ta roślina nie miała światła, wszystkie liście opadły, no i niestety, więc dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteś ze mną, bo zależy mi na takiej poradzie eksperckiej, jaka roślina tutaj będzie pasowała, no i też, żeby warunki odpowiadały, no i w jaki sposób też mam o nią dbać, także jakbyś mogła mi podpowiedzieć, to będę bardzo wdzięczna. Przede wszystkim zawsze musisz pamiętać o tym, żeby roślina miała światło. Nie musi to być bezpośrednie takie nasłonecznienie, bo zazwyczaj wszystkie rośliny nie lubią takiego bezpośredniego stanowiska przy oknie, gdzie operuje mocno słońce, więc generalnie masz jasne pomieszczenie, więc myślę, że tutaj akurat nic nie będzie brakowało roślinom. I wiesz co, powiedz mi tylko teraz tak, czy byś chciała, żeby... Rozumiem, że ona miałaby tutaj gdzieś się znajdować. Tak, no niestety tutaj jest obok telewizor, więc ja wiem, że on wydziela jakieś tam ciepło i mam nadzieję, że to nie będzie zbytnio szkodziło. No generalnie chciałam tutaj po prostu ożywić jakoś ten kąt. Wiesz co, powiem Ci tak, no jest tutaj też sporo miejsca w sumie na jakąś fajną roślinę, więc myślę, że to co przygotowałam dla Ciebie, takie oczywiście propozycje, bo możemy wybierać i można tutaj dużo więcej by było przywieźć roślin i przymierzać. Myślę, że będą to fajne opcje, dlatego tak, światło jest, jest fajnie rozproszone. Przymierzamy? Powiedz. Tak. No i słuchaj, to jest generalnie, ja przygotowałam Ci rośliny, które są
powiedzmy, no nie są już tak bardzo wymagające, chociaż każdej roślinie musimy poświęcić no takie minimum chociaż pielęgnacyjne, tak? Odnośnie właśnie stanowiska przede wszystkim, podlewania, no i tutaj wilgotność powietrza też jest ważna, szczególnie zimą. Wiesz co, i zimą i latem, dlatego że latem wiadomo, no powietrze jest bardziej suche, więc niektóre rośliny po prostu wymagają, no wymagają większej wilgotności powietrza. Ja osobiście na przykład mam ją w domu, u mnie troszeczkę stoi w ciemniejszym miejscu i też daje radę, więc przy takiej ilości światła, myślę, że palma jak najbardziej sobie poradzi. Słuchaj, możesz ją też zraszać, jeśli masz na przykład nawilżacz powietrza gdzieś tam w domu. Myślę, że palma jest super, super opcją, przede wszystkim daje, wypełnia nam troszkę przestrzeń, więc jeżeli masz takie miejsce, jeżeli na przykład chciałabyś, żeby tutaj było bardziej wypełnione tą zielenią, to myślę, że jak najbardziej. Oczywiście można wybrać też troszkę mniejszy egzemplarz, albo troszeczkę chudszy, może smukłejszy bardziej. Aha, żeby mniej liści było. Tak, bo a ona tak, czy będzie rosła w górę, czy ona będzie szersz rosła? Tu jest na przykład młody pęd, więc ona będzie sobie puszczała raczej tak ze środka te pędy i ona... Okej, czyli do góry. Chociaż no, w efekcie sukcesywnie po tym, jak będą te przyrosty ze środka, no to ona będzie się tutaj gdzieś tam bardziej rozkrzaczać, ale to też nie a jest... A ona rośnie, czy to wtedy, gdzie te przyrosty się pojawiają? Na przykład jak liść ma dalej rosnąć, to na przykład na liście on dalej, on już taki zostanie, czy on tam jakby od spodu sobie rośnie? Wiesz co, one będą sobie gdzieś tam rosły, ale to nie jest jakiś taki super szybki przyrost, że nagle ci się po prostu tutaj zrobi. Ja wybrałam taką, celowo taką tutaj okazałą, żeby pokazać, że można naprawdę, wystarczy jedna, dwie rośliny czasami we wnętrzu. Tak. Nie musi to być zaraz, chociaż teraz bardzo modny burz taki zielony, tak? Tak, dokładnie. Jest po prostu mnóstwo. Natomiast myślę, że do twojego wnętrza to wystarczą takie po prostu kropeczki nad i tutaj. Tak, powiem ci szczerze, że tak. Ja bardzo polubiłam od niedawna rośliny sztuczne, natomiast brakuje mi jednak w domu prawdziwych roślin. Także zimą oczywiście możemy sobie tam zastępować jakieś bukieciki, bo nie mamy ogrodu, żeby sobie zerwać. Natomiast no, chciałam mieć chociaż jedną, minimum tak dwie rośliny gdzieś właśnie, tak jak mówisz, taki mocny zielony akcent gdzieniegdzie. Tak, bo to właśnie o to chodzi, żeby to był właśnie taki dodatek tutaj, nie, we wnętrzu. Powiem ci tak, jeżeli chodzi o pielęgnację, no to podlewamy raz w tygodniu, w zależności jak no, też ilość wody, tutaj niestety nie ma takiej ilości, bo nieraz się na przykład mnie klienci w kwieciarni pytają, no ale ile tej wody wlać? No i tutaj niestety musimy to robić z wyczuciem. I ja mam taki super sposób, jak podlewam nawet w domu rośliny i w kwieciarni też. Jeśli podłoże, wsadzamy po prostu palec w ziemię. Jeżeli czujemy, że podłoże jest suche, no to podlewamy roślinę. Jeżeli po wsadzeniu palucha w ziemię czujemy, że jest jeszcze takie wilgotne, no to zostawiamy, bo nie, no, większość roślin nie lubi zalanej ziemi, czyli może być ona wilgotna, ale nie może być tej wody za dużo, bo wtedy mogą się pojawić właśnie jakieś choroby grzybowe, mogą rośliny gnić, także tutaj no, trzeba po prostu dopieścić roślinę z umiarem, nie? Okej, rozumiem, także... rozumiem. Po prostu, żeby... Tak. Żeby ta ziemia była stale delikatnie wilgotna, ale delikatnie, nie mocno. Tak, nie przelewamy jej. I też... No powiem ci szczerze, jestem zaskoczona, bo jakoś nie jestem fanką palm, bo nie ukrywam, że jak szukałam w ogóle sama na własną rękę rośliny, to wszędzie jednak faktycznie te palmy były dostępne gdzieś nawet w jakichś sklepach, marketach budowlanych. Ale teraz jakbym przyniosłaś, postawiłaś ją tutaj, to bardzo mi się spodobała, więc no, kandydatka numer jeden, całkiem fajnie. No dobra, powiem ci szczerze, to jest coś, o czym myślałam, takie grube liście, duże. No i ona chyba nie potrzebuje dużo wody. Wiesz co, powiem ci tak, też niestety musimy utrzymywać stale wilgotne podłoże, tylko też oczywiście nie przelewamy i tutaj już jest wilgotność powietrza ważna. Aha. Czyli tutaj, wiesz co, dobrym też sposobem jest ustawienie, oczywiście w zależności od tego, jaką wybierzemy osłonkę czy donicę, ja akurat wybrałam takie... Kosze wyklinowe, idealnie takie pasują. Właśnie, tak jak mówiłaś, do twojego wnętrza. Tak przypadkowo oczywiście zupełnie, możemy ją ustawić też oczywiście na jakiejś takiej podstawce. Dobrze jest tą podstawkę wypełnić na przykład keramzytem i między to dać wodę. I ta woda parując pomiędzy tych kamyczków robi też taki właśnie klimat. Mikroklimat taki, nie? Więc tutaj jak masz miałabyś problem ze zraszaniem rośliny albo nie mamy nawilżacza, no to też jest dobra opcja, żeby zapewnić roślinie tą wilgotność jednak w powietrzu, nie? No słuchaj, dodatkowo ja na przykład uwielbiam rośliny takie śródziemnomorskie, egzotyczne. Ja też, piękne. To jest taki akcent dla mnie wakacyjny, taki po prostu, wiesz, dokładnie. Fajny klimat gdzieś tam w domu. No i strelicja, ma piękne liście. Ja nie słyszałam nigdy o tej roślinie. To jest, słuchaj, strelicja, rajski ptak, na pewno widziałaś kiedyś w kwieciarniach, taki kwitnący pomarańczowy, fioletowym. Wiesz co, tak, i potrafi też zakwitać we wnętrzach. Ona bardzo fajnie w ogóle, fajnie sobie radzi we wnętrzach. Światło ma, jest bezpośrednio tutaj przy oknie, więc wydaje mi się, że to światło, które by tutaj
to by jej w zupełności wystarczyło. No i ja na przykład uwielbiam taką przyćmioną zieleń, taką przedmioną. Tak, ona jest taka chłodna troszeczkę, tak, tak chodzi. Fajnie, trochę szarawa. Tak, no tak jak właśnie eukaliptus, który bardzo uwielbiasz, tak, nie? Więc tutaj jak najbardziej wydaje mi się. I ona na przykład bardzo fajnie się prezentuje według mnie na jakimkolwiek podeście, nie? Super wygląda, powiem ci szczerze, naprawdę bardzo mi się spodobała. Tylko faktycznie czy podest, no bo tak, już tam jej nie wciśniemy w kąt, nie? Raczej wiesz, tutaj przed zasłoną. Możemy spróbować ją gdzieś tam. Spróbujmy ją kupić, zobaczymy, czy podest ten przestaw, okej. Okay. Zobacz sobie. No, ona mnie nie jest taka, wiesz, mocno rozłożysta, więc generalnie... Mamy jeszcze dwie propozycje. Tak, mamy jeszcze dwie propozycje. Jedna to jest taka, no naprawdę, bardzo oryginalna z nich. No, to wierzymy. Tak. Figowce też lubią troszkę wyższą wilgotność powietrza. I też musimy uważać właśnie, żeby ich mocno nie przesuszyć, ale też nie zalać. Ale aha, to jakby ta zasada dotyczy w większości tak naprawdę roślin. No niestety to ten umiar taki w podlewaniu, ale wilgotność powietrza też jest bardzo ważna. Światło jak najbardziej, masz bardzo uniwersalne tutaj miejsce naprawdę do wielu roślin. Ale nie będzie przeszkadzał telewizor, że tam ciepło daje? Wiesz co, dużo oglądacie? Nie. No, to nie, też, wieczorami raczej. No, więc to tutaj wiesz, tam akurat bym się tutaj nie martwiła tym, nie? Okej. Okay. No, pięknie tak, wygląda, naprawdę no, jestem zaskoczona. Tak. A powiedz mi tylko, czy z przesadzaniem, bo widzę, że on, to jest duża roślina, ma dość małą doniczkę. Czy na przykład raz w roku na wiosnę trzeba przesadzać? Wiesz, to nawet nie raz w roku. Tak jak na przykład kupujesz roślinę, powiedzmy, możesz ją przesadzić tak naprawdę dopiero za rok na wiosnę, najlepiej przesadzać roślinę. Kiedy zaczyna się ten taki okres wzrostu, to wtedy można gdzieś tam przesadzić roślinę i dać jej troszeczkę więcej przestrzeni. Natomiast nie jest to konieczne. Niektóre rośliny nawet lubią taką ciasnotę w doniczce. Także w przypadku na przykład zamiokulkasy pewnie kojarzysz takie mięsiste, grube liście do łodygi. Tak, był taki moment, że one były bardzo modne, te rośliny. Także one na przykład mają bulwę i one muszą mieć ciasno w doniczce, nie? Okay. Nawet ich to można latami nie przesadzać, nie? Także wiesz co? Można by było go przesadzić. Myślę, że można by było, ale to mówię, nie trzeba też tego robić od razu. Okej. Okay. No, czyli raczej będę wysyłać ci SMS-y i pytać, czy już jest czas, czy jeszcze nie. Wiesz co, lepiej dać roślinie czas na zaklimatyzowanie się, na przyzwyczajenie się do jakiegoś tam stanowiska. Fikusy też nie lubią do końca przestawiania, więc jak je postawisz w jednym miejscu... Tak, żeby nie latać po całym domu. Tak, żeby gdzieś tam nie... Niektóre rośliny są takie właśnie kapryśne, nie lubią przestawiania, nie? No, ale wydaje mi się, że wiesz, on jest akurat smukły, więc tutaj... I chyba tutaj właśnie, no... Też fajnie. Właśnie chyba się sprawdzi przez to, że jest ten smukły właśnie. No to mamy ostatniego kandydata. Eukaliptus, przepięknie. No, rozmiar to jest coś, czego tak naprawdę od początku szukałam, ale no, trochę jestem taka, wiesz, w szoku, że jednak duża roślina, się trochę boję, czy ona sobie tutaj poradzi, czy nie jest tam za ciasno. Eukaliptus jest piękny i jest, że tak powiem, bardzo modną i pożądaną rośliną, zresztą wiesz, bo jesteś fanką chociażby nawet takiego do wazonu ciętego, natomiast jest bardzo wymagający i to trzeba pamiętać. Musi być zachowana wilgotność powietrza, musi być wilgotność podłoża, no bo on pochodzi z regionów, gdzie jest ciepło, gdzie jest wilgotno, więc no tutaj trzeba by było bardzo, bardzo o niego dbać. Stanowisko, jeśli chodzi o światło, jest wydaje mi się super, bo naprawdę masz tutaj dużo światła. Więc, no ale mówię, wilgotność powietrza na pewno, dlatego że końcóweczki będą przesychać i po prostu już straci swój urok, nie? Więc, no ale słuchaj, chciałaś... Imponująco, jest, tak, jest efekt wow. To jest moja nowa w kwieciarni, więc przywiozłam, zresztą widziałaś eukaliptusa, chciałaś, więc... No tak, jest efekt wow, ja aż miałam ciarki, przyznaję się, ale nie ukrywam, że trochę się cykam, no trochę się boję, że... No, że po prostu sobie po pierwsze z nim nie poradzę, że po drugie on tutaj może mieć trochę za mało miejsca. Po trzecie, tak jak mówiłeś, że on może sobie fajnie na tarasie poradzić, natomiast my tu mamy bardzo wietrznie, więc nie wiem, czy taki klimat by mu odpowiadał. Jeśli chodzi o taki, wiesz, przewiew, jaki mam, no, wiadomo, zupełnie inne powietrze jest na zewnątrz, więc wydaje mi się, że to jakby, no jednak, bo to jest roślina, którą możemy trzymać i w środku, i na zewnątrz. Jednak wydaje mi się, że na pewno na zewnątrz będzie się czuła lepiej. To tak samo w przypadku drzewka oliwkowego, które też
z powodzeniem można uprawiać oczywiście w domu. Ja uwielbiam, miałam kilka lat, dopóki piec mi nie wyjadł z dunicy i też było dobrze. Na taki okres letni ją wystawiałam na zewnątrz, więc no ale efekt jest po prostu cudny. No jest efekt. Efekt jest wow. Naprawdę strasznie mi się podoba. Fajnie. Ja się bardzo cieszę, że zgodziłaś się do mnie przyjechać i faktycznie przywieźć mi te rośliny, bo są przepiękne, ale wydaje mi się, że teraz Ada, na spokojnie bym chciała. Jeszcze przeżongluję, zobaczę i pozwolisz, że dopiero wtedy podejmę decyzję. The way that you talk to me, the way that you make me feel, I don't know if you're real. I wanna put you in that spotlight, looking at you all night. Put you in that spotlight. Oh, you make me feel right. Wanna look at you all night. Put you in that spotlight. Oh, you know. Bardzo Ci dziękuję, Ada, że przyjechałaś do mnie i że zaprezentowałaś mi te wszystkie rośliny i trochę mnie wyedukowałaś, to jest zawsze bardzo pomocne. Zawsze możesz do mnie napisać, pamiętaj, pomogę jak będę miała, doradzę. No a teraz się nie opędzisz. Ja generalnie jak jestem w mieście, to z chęcią wpadam zawsze, chociaż troszkę popatrzę na te Twoje piękne rośliny, bo no, jestem fanką, widzisz, uwielbiam też takie rustykalne klimaty i w ogóle uwielbiam zieleń, także pięknie prowadzisz kwiaciarnię, bardzo mi się podoba. Dzięki, miło, zawsze jesteś mile widziana, także zapraszam. Dziękuję ślicznie. A dziewczyny, słuchajcie, no jeszcze tak naprawdę chciałobyśmy powiedzieć o bardzo ważnej akcji, która teraz ma miejsce, a mianowicie synuś Ady walczy z ciężką chorobą i spotkałyśmy się tutaj też między innymi, żeby Wam o niej opowiedzieć troszeczkę i opowiedzieć w ogóle o akcji zbiórki dla Franka Wojownika, więc Ada, gdybyś mogła coś powiedzieć od siebie, żeby dziewczyny wiedziały, o co chodzi i w jaki sposób my wszyscy możemy pomóc. Franek choruje na taką rzadką genetyczną chorobę, jaką jest rdzeniowy zanik mięśni. Prowadzimy zbiórkę na jego leczenie. No, taką najnowszą metodą leczenia rdzeniowego zaniku mięśni jest właśnie terapia genowa. Niestety kosztuje ona po prostu kosmicznie wielkie pieniądze, bo jest to 9 milionów złotych, więc no, walczymy. Zebranych mamy już ponad 6 milionów, także brakuje nam jeszcze 3. Niecałe. Ale do zbiórki zostało miesiąc czasu, tak, niecały, no, tak? Właśnie bardzo byśmy chcieli, bo tutaj czas podania leku też ma ogromne znaczenie. Franek już ma prawie rok, diagnozę mamy od 4 miesięcy. Więc no, walczymy tutaj jakby też z czasem dodatkowo. No, bo ten lek trzeba podać przed ukończeniem drugiego roku życia. Tak, przed ukończeniem drugiego roku życia. Teraz też troszkę się zmieniło, bo tam pojawiła się taka granica, że to 21 kg dziecko waży, można podać. No ale mówię, tutaj jakby czas podania tego leku. Czas jest też bardzo istotny. No, też tak, ogromne znaczenie. Dla mnie to jest niestety niesłychane, że rodzic musi podjąć tak ciężką walkę i decyzję, bo tutaj nie mówimy o zbiórce 100 tysięcy, 200 tysięcy, gdzie człowiek może sprzedać dom, samochód i jakby wiadomo, że leczenie dziecka jest najważniejsze, ale mówimy tu po prostu o kwocie prawie 10 milionów złotych. Ja jak o tym usłyszałam, zobaczcie, ja mam ciarki do tej pory. Jak tylko mogę, wiesz, Ada, że ja się przyłączam do zbiórki, oczywiście jak tylko mogę, to pokazuję na Instagramie i oczywiście zachęcam ludzi do wpłacania, bo nie wyobrażam sobie, co musi czuć mama, która po prostu staje się bezsilna i bezradna. Więc jeżeli chciałybyście się dołączyć do naszej akcji, do zbiórki, to ja podlinkuję numer konta, numer akcji dla Frania. Jest na zbiórce Się Pomaga, tak? To jest organizacja, tak, która zbiera? Tak, to jest zbiórka sprowadzona na portalu siepomaga.pl, łamany na Franek Wojownik. Tam też możecie przeczytać naszą historię o tym, jak się dowiedzieliśmy o chorobie Frania. Na profilu Frania na Facebooku możecie też na bieżąco śledzić nasze jakieś tam działania. No, akcji jest dużo i teraz wkraczają znowu jakieś tam imprezy plenerowe pomalutku, nie? Więc mam nadzieję, że naprawdę uda nam się w ten miesiąc zebrać. Natomiast to liczy się każda kwota, każda pomoc, każda złotówka. Dzięki bardzo, dziewczyny. Tak, dziękujemy bardzo. No i do zobaczenia. Dzięki, Ada, ja trzymam kciuki, jestem pewna, bo Franek to jest taki cudowny słodziak, po prostu śliczny synek i wierzę, że na pewno, że się uda i że podacie ten lek jak najszybciej. I mam taką nadzieję. No to jest, no, to jest nasz priorytet teraz i dla nas to jest najważniejsze. Każda mama na pewno i każdy rodzic zrozumie.
Tadam! No i wybór padł na sterlice. Jeszcze do końca nie wiem, czy dobrze zapamiętałam. Poproszę Adę, żeby podała mi dokładne nazwy tych roślin i oczywiście postaram się Wam napisać na ekranie. Ciekawa jestem, czy również typowaliście tą roślinkę, ale co jest najśmieszniejsze, słuchajcie, że obie mi się podobały, ta sterlica oraz ten fikus. No i kiedy już Ada wychodziła, ja mówię, wiesz co? A zostaw jeszcze ten fikus. I zobaczcie, na razie stanął tutaj. Ale po prostu był tak śliczny, że stwierdziłam, że najwyżej po prostu będę. Albo sobie przestawię, jeżeli zmienię zdanie. Albo po prostu znajdę dla niego miejsca. Póki co, wydaje mi się, że nawet tutaj może stać. Po prostu ożywia tą nudną ścianę. Jak myślicie? Mi się podoba. Myślałam jeszcze, żeby tutaj przy tym słupie wstrętnym, którego bardzo nie lubię postawić. Nie wiem, będę mogła na razie jeszcze sobie podjąć decyzję, pozmieniać. Strasznie mi się podobają te rośliny. Wow! Po prostu rośliny to wisienka na torcie, wydaje mi się, w urządzaniu tego wnętrza. Co dopiero będzie, jak będzie efekt po remoncie, to na pewno troszeczkę inaczej, ale już jest cudnie. Bosko, ja jestem zachwycona, mam nadzieję, że Wam również się spodoba. Dzbanuszek napełniony wodą. Pierwsze podlewanie, czyli tak, ma mieć mokro, ale nie za mokro i jest za sucho. Będę się starać, słuchajcie, będziecie razem ze mną obserwować, czy sobie poradzę, ale myślę, że tak, jejku, jak ładnie. I mój piękny dzbanuszek, kupiony kilka lat temu w Chibo. Wiem, bo będziecie mnie pewnie zaraz pytać, także postawimy sobie tutaj i podlewamy. Oby ci się tutaj dobrze rosło, kwiatuszku. Dobra, no to zabieram się, zbieram ekipę i lecimy.